Cześć! Psy, psy, psy. Wszyscy kochamy psy. Może nie dosłownie wszyscy, ale jakieś 98% z nas, kiedy widzi na ulicy małego, słodkiego szczeniaczka, to no nie może się oprzeć, żeby pomiziać jego słodkie, puchate futerko. To jest takie puszyste, muszę dotknąć. Muszę was jednak uświadomić, że nie jesteśmy najlepszymi kumplami dla naszych najlepszych przyjaciół. I dzisiaj opowiem wam krótko historię wielkiej przyjaźni człowieka i psa. I nie mam na myśli losów powstania rodziny Czarka. Wszystko zaczęło się jakieś 15 tysięcy lat temu. Nasz gatunek był wtedy mniej więcej na zerowym poziomie rozwoju. Potrafiliśmy zbudować bardziej lub mniej skomplikowany kamień, narysować jakieś ludziki w jaskini, no i ewentualnie nie dać się zabić do końca dnia. Ludzie walczyli w tamtych czasach o panowanie nad światem z wilkami. I możecie tego nie pamiętać z historii w szkole, ale to jakby też nie jest moja sprawa, że nie uważaliście. W pewnym momencie część wilków rozkminiła. Ej, a może zamiast walczyć z ludźmi, będziemy bronić ich przed naszymi braćmi w zamian za resztki ich jedzenia? Ludzie mają jedzenie? Resztę historii chyba już znacie. Wilki przegrywają tę wojnę, a ta grupa zdrajców teraz w nagrodę nazywa się psy. Przez tysiące lat ludzie hodują psy tak, żeby wydobyć z nich te najlepsze cechy, takie jak grzeczność, dobrość, puchatość, kochaność i zasadniczo ich ewolucję z wilka zabójcy kierujemy troszeczkę bardziej w kierunku poduszki przytulanki. Oczywiście jak to bywa z naszym gatunkiem, idzie nam to całkiem dobrze, bo nic nie idzie nam tak dobrze, jak pokazanie matce naturze, że dziecko jest już dorosłe i może ją po prostu zdzielić z kopa w mordę. Także psy, jako nasi najstarsi sprzymierzeńcy, są teraz najbardziej urozmaiconym pod względem wyglądu gatunkiem udomowionym i mają aż 340 ras. To małe, duże, chude, grube, mądre, głupie i te, które wyglądają jak mop. Na świecie żyje ich 990 milionów. Bam! Dużo, prawda? Ale nie tak dużo jak świnek, których jest ponad 2 miliardy. I mówię wam to tylko po to, żeby pokazać wam świnie z kręconymi włosami! Wiedzieliście, że coś takiego istnieje? Wiedzieliście? Naprawdę nie wiem, co bym zrobił, gdyby nie internet. Pewnie musiałbym znaleźć pracę. Są naprawdę urocze, więc jeżeli chcecie obczaić włochate świnie, to po prostu wpiszcie w Google imię i nazwisko waszej byłej dziewczyny albo chłopaka i sprawdźcie drzewo genealogiczne. Powinno wystarczyć. Przepraszam. Od mniej więcej 100 lat najważniejszą funkcją naszych czworonogów jest ładny wygląd i tak zwana przytulaśność, więc hodowcy starają się je do tego jak najlepiej przystosować. I pewnie ktoś mógłby mi teraz zarzucić, że brzmię jak jakiś skamieniały tetryk, który mówi: kiedyś to były psy, a teraz to są chore kosielawe balerony. I tak jak w kwestii muzyki nie można jednoznacznie stwierdzić, że ta, która była w latach 70. była w jakiś sposób gorsza czy lepsza od tej, która jest dzisiaj, no bo to głównie kwestia gustu, tak w przypadku psów można stwierdzić, że niektóre rasy mają problemy ze zdrowiem, których nie miały wcześniej, więc w jakiś sposób są gorsze. I tu właśnie zaczyna się problem, ponieważ bierzemy nasze małe szczekacze i przerabiamy je jak nam się żywnie podoba, nie zważając, czy nie robimy im przy tym krzywdy. Powiększamy, zmniejszamy, wydłużamy, skracamy, dodajemy skóry, karlimy, skarlamy, dobra, wiecie co robimy. W ten sposób popsuliśmy już pitbule, owczarki niemieckie, bulldogi, boksery, jamniki, basety, teriery, długowłose coli, a nawet bernardyny. I to jest już krok za daleko, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, tak, jamniki możecie sobie psuć, tak wiele gorzej nie będzie. Ale Beethoven? Wydranie, wyłotry, wy... A to by była bardzo nieadekwatnie użyta obelga. I nie chodzi o to, że hodowla sama w sobie jest zła, po prostu krzyżowanie gatunków lub uwydatnianie ich cech szczególnych tylko po to, żeby ładnie wyglądały, nie zważając, czy później zwierzęta będą zdrowe, jest złe. I trochę też niewdzięczne, bo pamiętajcie, że jednak kiedyś tymi wilkami nam pomogły. Wszystkie te sztucznie upiększone zwierzęta są później narażone na masę chorób spowodowane zmianami w budowie ich ciała. Ale prawdziwym arcydziełem, naszym najlepszym projektem, genetycznym opus magnum, szedewr, jest mops. Mopsy są z nami dłużej niż katolicyzm czy islam, więc to w sumie ciekawe, że nie wytworzyły wokół siebie jakiejś bardziej zorganizowanej religii. Niemniej może to być spowodowane tym, że dużą część życia przetrwały za zamkniętymi drzwiami dworu chińskiego. Na co wskazują ich skamieliny. Zanim mops stał się najdziwniejszym dzieckiem z mało szanowanej rodziny Pekińczyków, pracowano nad nimi, teraz uwaga, ponad 1000 lat. I nie zrozumcie mnie źle, ale jeżeli po 1000 lat z waszego projektu wypadają oczy i nie możesz dobrze oddychać, no to chyba to nie jest najlepszy rezultat, tak? Pomyślcie tylko, gdybyś na... Kurwa, no co jest? Mam nagranie, mamo, zadzwoń za pół godzinki albo godzinkę, okej? Okay? Dobra. Pomyślcie tylko, 1000 lat, przez tyle czasu, gdybyśmy się naprawdę postarali, można by wyhodować sobie na przykład, nie wiem, trzecią rękę, tak? Może nie tak samo długą, ale przynajmniej 60 cm. Mamy taką technologię. Moglibyśmy w tej ręce na przykład trzymać napój albo smartfona prowadząc samochód. To by było świetne. A co zrobili starożytni Chińczycy? Wzięli psa, dodali mu te sprężnujące oczy, wstawili zestaw stereo z bezdomnego i całą dodatkową skórę, która mogłaby przed czymś chronić albo sprawować jakąkolwiek inną funkcję. Przenieśli z odwłoku na twarz tak, żeby zasłaniała oczy. Brawo. W każdym razie muszę oddać chińskim cesarzom. W każdym razie muszę oddać szacunek.
Ale kurwa sobie wybrałem zdanie. Jednak muszę oddać chińskim cesarzom szacuneczek, ponieważ patrząc na to, jakie dzisiaj reakcje wywołują mopsy, mogę sobie tylko wyobrazić, że w drugim wieku naszej ery, kiedy ludzie wierzyli w magię i demony, znaczy, kiedy trochę więcej ludzi wierzyło w magię i demony. Jeżeli taki chiński chłop zobaczył takiego stworka, mógł sobie pomyśleć, że ma do czynienia z czymś, co przyleciało z innej planety. Najprawdopodobniej z planety błota i karłów. Dobra, koniec żartów. BVA, czyli Brytyjski Związek Weterynarzy, ostrzega, że wraz z wzrostem populacji mopsy cierpią coraz bardziej, ponieważ do hodowli wybiera się te, które mają najbardziej wyraziste cechy, czyli najwięcej fałd i najkrótsze nosy. To oznacza, że im więcej jest mopsów, tym gorzej dla mopsów. Stąd weterynarze odradzają zakup ras brachycefalicznych, czyli tych, które mają wklęśnięte mordy. Problem polega na tym, że z tym zjawiskiem ciężko walczyć, ponieważ ciężko wytłumaczyć komuś, że sam fakt tego, że wybiera jakąś rasę, już przyczynia się do cierpienia psów. Poza tym świadomość jest naprawdę zerowa, więc na przykład możecie udostępnić ten film, to może będzie chociaż trochę większe. Ci, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, jak poprawić sytuację naszych czworonogów, mają w opisie potrzebne linki. A dobrym pomysłem na początek jest nie wkładanie naszym mopsikom smoczków. Może widzieliście takie filmy na Instagramie. O Boże, jaki słodki! Niestety, zakładając to, że mopsy oddychają głównie przez usta, kiedy mają taki smoczek, to po prostu się duszą. No kto jest dobrym chłopcem, kto nie może oddychać, no kto? I wiem, że wasz mopcio, pupcio, dupcio wygląda na mega zadowolonego, ale to dlatego, że mu ten uśmiech dosłownie wszczepiliśmy do mordy. I właśnie stąd miniatura tego filmu. Wiecie, czemu to nie jest pies? Nie dlatego, że jest mały i koślawy, tylko dlatego, że to jest zabawka, którą sztucznie sobie stworzyliśmy. A jak wiemy, pies to nie zabawka, a przyjaźń to nie zabawa. I z tą myślą was zostawiam. Swoją drogą, witam na masnym kanale, zachęcam do subskrypcji, niedługo będą nowe filmy, no i co? No i cześć.